Od 7 rano trwają wybory, w których wybierzemy swoich przedstawicieli w samorządach. Do zakończenia głosowania o godzinie 21 trwa cisza wyborcza. W całym powiecie braniewskim o różne funkcje w samorządzie ubiega się ponad 200 osób. Wybranych zostanie 3 burmistrzów, 4 wójtów, 17 radnych powiatowych i 105 radnych miast i gmin. W całym województwie wybierzemy również 7 radnych sejmiku. W powiecie braniewskim jest ponad 34 tysiące osób uprawnionych do głosowania. Do południa frekwencja wyniosła 20%. Wydano 2348 kart do głosowania, co stanowi 17,12%. Do Miejskiej Komisji Wyborczej w Braniewie nie spłynęły żadne informacje o incydentach. Jakichkolwiek zgłoszeń, ale nie było żadnego negatywnego zgłoszenia z terytorium powiatu. Wszystkie komisje działają sprawnie. Od godziny 7, tak jak było powiedziane, nikt nie zgłosił żadnych wydarzeń ani zdarzeń w trakcie wyborów, także na razie jest spokój. Według najnowszych informacji z Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja na godzinę 17.30 w powiecie wyniosła ponad 48%. W Braniewie do lokali wyborczych udało się prawie 45% uprawnionych do głosowania. W gminie Braniewo 51,9%. We Fromborku prawie 50%. Podobna frekwencja była w Pieniężnie, gminach Lelkowo i Płoskinia. W gminie Wilczęta karty do głosowania odebrało prawie 49% uprawnionych do głosowania. Pierwsze wyniki wyborów poznamy prawdopodobnie około północy.